Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Oznacza to, tak jak latorośle są złączone z krzewem winnym, tak wy należycie do mnie. Należąc do mnie, należycie także do siebie nawzajem. Drodzy bracia i siostry, wsłuchajmy się w to, co Bóg do nas mówi w swoim słowie. Słowa zacytowane przeze mnie na początku wypowiedział papież Benedykt XVI podczas homilii wygłoszonej w Berlinie w 2011 roku. To dzięki Chrystusowi jesteśmy jednym krzewem winnym, jesteśmy wspólnotą. To dzięki Niemu i dzięki Jego działaniu tworzymy Kościół. Jesteśmy wzajemnie ze sobą powiązani i osadzeni w Chrystusie, z którego możemy czerpać niezbędne siły do życia w pełni każdego dnia. Takie osadzenie w Chrystusie w naszym życiu powoduje Chrzest Święty. Jednak czasami trudno nam dostrzec coś wyjątkowego w tym wydarzeniu, w tym niezwykłym wydarzeniu. Widzimy w nim jedynie pewne wypełnienie prawa, obowiązek, czy może po prostu tradycję rodzinną. To, co najistotniejszego dokonuje się podczas tego sakramentu, jest niewidoczne dla oczu. Trzeba nam na to spojrzeć oczyma wiary. Chrzest Święty jest czymś najważniejszym w naszym życiu. Rodzice, kiedy przynieśli nas do Kościoła jako kilkumiesięczne dzieci, dali nam najcenniejszy dar, jaki mogli nam ofiarować w ciągu całego życia. Dali nam Chrystusa, dali nam wiarę. Z chwilą Chrztu Świętego w krzewie winnym wyrosła nowa latorośl. Rozpoczęliśmy życie w Chrystusie, pomiędzy innymi latoroślami, we wspólnocie. I od tamtej pory możemy wydawać owoce. Od tamtej pory płonie w nas płomień wiary. Pragnę za księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim przytoczyć pewne porównanie. Latorośle będą żyły tak długo, jak długo będą czerpać życiodajne soki. Ten obraz, drodzy bracia i siostry, trzeba nam wziąć dosłownie i żyć nim codziennie. Jeśli chcemy żyć w Chrystusie, żyć Jego miłością, wydawać dobre owoce, musimy karmić się Jego ciałem i Jego krwią. Musimy żyć na co dzień Eucharystią.